Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Prawdopodobnie jesteśmy na żywo. Czekam na sygnały z czatu, czy faktycznie nadajemy. Czy mnie widzicie, czy mnie słyszycie, moi drodzy? Bo to, to ważne sprawy. Mamy jeszcze 5 minut, 4 minutki. Do startu także. Jeszcze chwilę poczekamy. Na czacie już możecie śmiało pisać o słychać to dobrze słychać. Mam nadzieję że też widać. Cześć witam. Fajnie fajnie że się zbieracie. Widzę że mamy już 20 osób także będziemy działać za chwilkę. 4 minuty także na spokojnie jeśli moi drodzy chcecie sobie jeszcze herbatki zaparzyć meliski jest na to czas. I zaraz działamy. Cześć Magda, cześć Wiesław. Miło Was widzieć. Fajnie, że wpadliście do mnie na wieczór, że tak powiem. Cześć Kasia, cześć Ewa. Super, że jesteście. Nie ma to jak się spotkać w dobrym gronie. Ja już herbatka zaparzona, bo taka godzina, że niestety kawki już pić nie wypada, także. Także na spokojnie z herbatką dajcie znać, co wy pijecie. Woda, herbatka, czy może ktoś jeszcze kawał, tej godzinie. A może mamy kogoś z zagranicy, z takiej strefy czasowej, że teraz kawa u niego jest pisana, to też by było ciekawe. Pani Zosiu, kurczę, co to za choroba dopadła. Mam no, nadzieję, że nic groźnego. Proszę się kurować na spokojnie. Pani tak już widziała tyle filmów, że myślę, że nic się nie stanie jak. Jak pani jeden przegapi. Cześć Tomaszu, witaj. Jest Twoje pytanko już zapisane, widzę, na karcie społeczności, także na pewno będę odpowiadał. Sok frutowy, też ciekawie, smacznego. Kawka nie przeszkadza? No to dobrze, to dobrze. Chociaż z ciekawości powiem Wam, że widziałem takie badania, że nawet osoby, które nie odczuwają bezpośredniego wpływu kawy na ich sen, to kiedy podłączono ich do elektrod i sprawdzono dokładnie, jak te fazy snu przebiegają, to okazywało się, że nawet u tych osób, które kompletnie w wywiadzie raportowały, że nie odczuwają wpływu kawy i że wpływ kawy nie ma na nich znaczenia, dla nich znaczenia i mogą nawet wypić ją przed snem, to jednak w badaniach okazywało się, że te fazy snu były delikatnie po tej kawie pogorszone. Nie? Dlatego e, kiedy pracuję z podopiecznymi, to w sumie bez względu na to, czy mi mówią, że tam oni mogą kawkę, czy nie mogą, to ja jednak ich zachęcam, żeby o 16.00 kończyć picie kawusi. Cześć wszystkim, cześć, witajcie. Mamy jeszcze minutę do rozpoczęcia. Trufel pyta, czy można już zadawać pytania? Można trufel śmiało. Bez problemu, tutaj mamy odliczanie na ekranie. Eee, muszę ogarnąć, czekajcie, to działa tak? Tak, dobra. Tu, o, mamy odliczanie. I to jest odliczanie do końca przez sprzedaży książki stopy teń do ketozy. Ale powiem Wam, że właśnie, właśnie dzisiejsze spotkanie jest jakby celebracją eee, tej całej kampanii, tego eee, procesu wydawniczego książki, bo jest to bardzo ciekawe doświadczenie samodzielnie napisać i wydawać książkę od zera i, i od A do Z. No i tak sobie postanowiłem, że na zakończenie już, już na początku, zanim w ogóle rozpoczęła się sprzedaż tej książki. Obiecałem sobie, że na koniec zrobię takiego live'a podsumowującego, właśnie na spotkanie z wszystkimi. Ale i, i teoretycznie, wiecie, na takim live'ie kończącym okno sprzedażowe, to powinna być nachalna sprzedaż. Taka jest zasada, że wiecie, w ostatni dzień to ludzie ogólnie najwięcej kupują, więc dzisiaj w teorii, zgodnie z teorią sprzedaży, powinienem Was tutaj cisnąć o kupno, ale Poszło już tyle zamówień tej książki, że dzisiaj się tak spotykamy na ludzie pogadać sobie, bo ja już w sumie jestem aż za bardzo zaskoczony tym, jak byliście aktywni i ile osób tę książkę zamówiło, także. Także na spokojnie, ale gdyby ktoś jeszcze przegapił, to przez 2 godziny i 59 minut możecie na stronie 100 pytań do ketozy książeczkę zamówić. Ostatni dzień przed sprzedaży, ostatnie godziny przed sprzedaży. Dobra, 19.01, także Ruszamy, ruszamy z live'em. Także możecie już na czacie zadawać pytania, jeśli macie. A ja w tym czasie przejdę na kartę społeczności, bo tam już były pewne pytania zadane obiecałem też, że na te pytania z karty społeczności odpowiem. Więc no, na wszystkie pytania odpowiem. Więc po kolei idę jedno pytanie z karty społeczności, a potem jedziemy z czatu. Kinga, dzień dobry. Co sądzi pan o sensorach w odniesieniu do tradycyjnych pomiarów glukometru, czyli te takie sensory do pomiaru glukozy, które mamy na stałe w siebie wszczepione? Czy sam pan miał okazję testować te rozwiązania do ciągłej kontroli glikemii? Kiedy pana zdaniem warto zainwestować w takie urządzenie? No i już Kinga, że tak powiem, od razu wjeżdża z buta i zadaje bardzo Ciekawe pytanie, bardzo interesujące pytanie. W sumie pytanie, nad którym ostatnio się sporo zastanawiałem, z tego względu, że faktycznie te sensory mają sens. Powiem Wam, że mają sens. Chodzi o te sensory, które są wszczepione w naszą skórę i zapewniają nam ciągły, stały pomiar glikemii. I to właśnie naszło mnie w trakcie, znaczy naszło mnie. Upewniłem się w tym, że. Te sensory są jak najbardziej sensowne właśnie w trakcie pisania książki. Bo wiecie, napisać książkę z wiedzy, którą mam na dzień pisania książki, to jedno, ale dla mnie to zawsze było takie wyzwanie i jak najbardziej starałem się jeszcze każdy rozdział w tej książce pogłębić i doczytać, żeby nic tam nie pominąć. No i sam byłem zaskoczony, jak wiele badań pokazuje, jak te nasze poziomy glikemii są istotne. W tym sensie, że naprawdę. To, czy idziemy przez życie z niskimi poziomami cukru we krwi, czy idziemy przez życie z bardzo wysokimi poziomami cukru we krwi, ma ogromne znaczenie i może determinować to, jak długo będziemy żyli i czy dopadnie nas jakaś choroba, czy będziemy jednak od tych chorób przez nasze życie e, trzymali się z daleka. Więc uważam, że takie sensory mają e, jakby sens i są wartościowe. Ja osobiście jeszcze takiego sensora nie testowałem. Na razie jestem przy klasycznych pomiarach glikemii. Ale zdecydowanie uważam, że w wielu przypadkach może to mieć sens, szczególnie u osób, które mają jakieś zaburzenia gospodarki cukrowej, u osób, które walczą o e, optymalizację gospodarki cukrowej cały czas. Różnica jest taka, że mamy sensory, które na bieżąco wysyłają za pomocą Bluetooth, między innymi e, dane do naszego telefonu, oraz takie sensory, w których musimy przyłożyć. Nasze urządzenie, żeby sprawdzić pomiar, i byłbym jednak za tymi sensorami, które nie używają Bluetooth, bo osobiście bałbym się mieć w sobie coś, co na bieżąco wysyła sygnały z mikrofalami elektrycznymi, ponieważ badania naukowe, powiedzmy, są niespójne i niejednoznaczne co do tego, czy to ma negatywny wpływ. A jeśli coś potencjalnie może mieć negatywny wpływ, to uważam, że lepiej nie stosować. Dobra, i teraz pytanie z czatu. Basia, mam pytanie: ile białka można spożywać przy redukcji i braku ćwiczeń? Basiu, to jest oczywiście bardzo trudne pytanie, z tego względu, że to zależy. Jeżeli jesteś osobą zdrową, która nie ma żadnych zaburzeń gospodarki cukrowej, takich jak między innymi insulinoporność czy cukrzyca typu drugiego, to nawet do 2 g białka na dobę powinno być w porządku. 2 gramów białka na dobę na kilogram prawidłowej masy ciała, powinienem dodać. Oczywiście warto to sprawdzać zarówno glukometrem do pomiaru glukozy, jak i glukometrem do pomiaru, albo tym samym glukometrem, tylko paskami do pomiaru ketonów. No, żeby właśnie sprawdzać, czy twoja glikemia oraz twoje ketony trzymają się w ryzach. Jeśli tak, to tego białka może być naprawdę dużo i może to bardzo pomagać w redukcji tkanki tłuszczowej, bo białko jest bardzo przyjemne dla redukcji. Magda Olszewska. Właśnie szukam książki jakiejś. No Magdo, Magdo. Jakże idealnie trafiłaś na dzisiejszego live'a, ponieważ jeszcze przez 2 godziny i 54 minuty trwa przedsprzedaż książki 100 do ketozy, mojej pierwszej autorskiej książki, na której na niemal 400 stronach dzielę się całą istotną wiedzą o diecie ketogenicznej. I uważam, że jest to książka, która jest warta przeczytania przez każdego początkującego, jak i zaawansowanego ketogenika. Także tutaj na ekranie widzisz adres 100 Możesz tam sobie śmiało wejść i dzisiaj jeszcze przez... E, Prawie 3 godziny zamówić książkę. Pytanie jest: czy wysyłamy książkę do Francji? Oczywiście, że jest możliwa wysyłka. Teraz nie pamiętam ile kosztuje, ale kilkadziesiąt złotych. I teraz osoby, które chcą zamówić za granicę, zniechęcają się, kiedy wejdą na stronę i tam nie widzą od razu w koszyku wysyłkę za granicę. Moi drodzy, kiedy przejdziecie do płatności, to tam będziecie mogli wybrać swój kraj i tam właśnie możecie wybrać Francję czy Anglię. Czy też Niemcy, i wtedy pokaże Wam się wysyłka do Waszego kraju. Także śmiało klikajcie do końca proces przejścia przez sklep, i będziecie mieli możliwość wysyłki zagranicznej. Czy live będzie zapisany? W sumie jeszcze nie wiem. Mogę go zostawić do jutra, powiedzmy, bo, bo chyba tak będzie najlepiej. Dobra, Tomasz, obiecałem Ci odpowiedź na pytanie, więc Tomaszu odpowiadam. Hej, Mateusz, moje pytanie do QA. Czytam ketozę 2.0 Dobropolskiego, oglądam Twoje filmy i widzę, że istotą ketozy jest zwiększenie puli węgli przy jednoczesnym pozostaniu w ketozie. Pytanie techniczne: jak to kontrolować? Czy dokładać węgli w diecie, nakupić pasków do glukometru i robić 5 testów dziennie, kiedy węglowodany będą, będzie zbyt wiele? Dodam, że zazwyczaj mam 0,4-07 minimola ketonów, więc jak mam odczytać 03. Bardzo fajne, jasne pytanie. I teraz tak, nie sądzę, żebyś musiał robić 5 pomiarów ketonów dziennie. Wydaje mi się, że wystarczy jeden, ponieważ załóżmy, że masz trening o godzinie 15 i teraz zjesz o godzinie 14.30 banana. I w sumie nie ma dla Ciebie znaczenia, czy Ty o godzinie 15.02 jesteś w stanie ketozy, prawda? To, to nie ma tak do końca znaczenia. Zaczynasz trening, wprowadzasz swój organizm w zupełnie inny kontekst metaboliczny przez aktywność fizyczną i teraz pomiar, który ja bym wykonał jest godzinę po treningu, bo tak naprawdę tutaj rozpoczyna się jakaś stabilizacja Twojego organizmu potreningowa i tu możemy się zastanawiać, czy Twój organizm wrócił do stanu ketozy, lub czy w ogóle z niego wypadł oczywiście, ale bardziej czy jest tanie ketozy właśnie po tym, co się działo wcześniej. I zwykle będzie, więc ja zalecam nie więcej niż dwa pomiary ciał ketonowych w takiej sytuacji, kiedy próbujemy zoptymalizować podaż cukrów w naszej diecie. I jeżeli chodzi o wynik, to faktycznie poziomy poniżej 0,4, jeżeli one są przewlekłe, to byłby to sygnał, że to jest zbyt duża podaż węglowodanów, bo... Według literatury naukowej tak naprawdę przyjmuje się taką ilość jako 0,5, 0,5 mmol jako, jako tą najniższą ilość ketonów we krwi, którą powinniśmy mieć, ale w praktyce ja troszeczkę to, ten pułap obniżyłem z tego względu, że obserwując podopiecznych, obserwując siebie, obserwując pomiar osób, które nigdy nie były w ketozie, no to okazuje się, że jednak to 0,4 wydaje się takim miarodajnym dolnym pułapem poziomu ciał ketonowych, który możemy osiągnąć. Dobra, teraz lecimy z pytaniami z czatu. Trufel pyta. Myślisz, że da się przedawkować wapń? Oj tak, zdecydowanie. Bo w diecie wydaje się, że mam go bardzo dużo. Czy wypukujemy na spokojnie nadmiar? Aha, no właśnie, bo zasadniczo będzie ogromna różnica w kontekście tego, czy dostarczasz wapń z dietą, z produktami różnego rodzaju, czy dostarczasz wapń na przykład w postaci suplementacji. Bo wydaje się, że z dietą jest go dostarczy, że jest go przedawkować dość ciężko, ale wydaje mi się, że gdyby w sytuacji, gdy zalecanym jest około 1 g wapnia na dobę, a ktoś spożywałby 3 gramy wapnia, no to faktycznie jest to ryzyko przedawkowania, dlatego ta suplementacja jest dość niebezpieczna, ale w momencie kiedy spożywamy to z produktów spożywczych, jest to też inny kontekst, także tym się aż tak nie przejmował. Dobra, drugie pytanie z czatu i zaraz przenosimy się na kartę społeczności, żeby ją wyczyścić. Walentyna Iwaniuk. Czy wchodząc w redukcję, dalej mam przyjmować te same suplementy i w takich dawkach jak na adaptacji? Dziękuję. E, Walentyno, nie wiem, jakie suplementy przyjmujesz, oczywiście, ponieważ e, podaż sodu może się trochę zmniejszyć, ale wciąż powinna być wysoka. Natomiast podaż potasu i magnezu raczej powinna pozostać taka sama. Podaż MCT nawet może wzrosnąć, ponieważ jeżeli zależy nam na redukcji tkanki tłuszczowej, to tutaj właśnie podaż MCT wyższa może nam bardzo pomóc. Podaż omega-3 powinna zostać raczej na takim poziomie, jak była wcześniej. No i o innych suplementach już raczej e, wypadałoby się wypowiedzieć jakby w kontekście indywidualnym, tak? w kontekście indywidualnej e, osoby. Mateusz Kozłowski. Co sądzisz o derybozie jako słodziku na keto? Bardzo fajnie polecam. Deryboza super sprawa na keto i bardzo może pomóc nam zarówno w kontekście aktywności fizycznej, jako słodzik też się jak najbardziej, jak najbardziej sprawdzi. Dobra, lecimy dalej. Dorota Lizak od kwietnia na keto i, i intermittent fasting. W październiku przebiegłam maraton w Chicago. Poprawiony czas sprzed roku. Wow! Wow! No super wiadomość Dorota. Gratulacje przede wszystkim, bo świetna wiadomość. Cieszę się, że coraz więcej osób uprawiających sporty długodystansowe się odzywa właśnie na keto. Ja w książce Stopień do ketozy poświęciłem jeden rozdział właśnie temu, jak uprawiać skutecznie sporty e, długodystansowe na Keto, i jest to fascynujący temat, i myślę, że temat mający ogromny potencjał w przyszłości. Także super sprawa, fajnie, dawajcie znać, jeżeli uprawiacie jakieś sporty na keto i osiągacie fajne rezultaty, bo mnie to mega cieszy, mega jara i, i gratulacje. Oby więcej. Tomasz pisze. Lecę zaraz na piłkę, zamierzam zjeść banana i łyżkę miodu 60 minut przed, dobrze. Czy mogę dodatkowo wziąć kapsułkę ketonów egzogennych? Możesz, choć nie jestem przekonany, Tomaszu, czy Ci to pomoże w kontekście wysiłku. Jaki jest prezentowany w piłce nożnej? No chyba, że jesteś bramkarzem, to wtedy ketony na pewno się dobrze sprawdzą, jeśli chodzi o refleks, myślenie i tym podobne. Kacper. Cześć Mateusz, mam 17 lat i po 5 miesiącach na keto zaczął się pewien problem, który trwa już długo. Otóż zazwyczaj jem 2-3 posiłki i po zjedzeniu pierwszego posiłku około 7 rano stopniowo zaczynam mieć lekkie bóle głowy, mgłę mózgową, brak siły na trening i ogólne zmęczenie, które przerywam dopiero ostatni posiłek, drugi lub trzeci około 16. Każdy posiłek to białkowo, białka, tłuszcz i warzywa. Dwa o dietę, sen, środowisko, aktywność fizyczną, suplementację. Ogólnie o rzeczy, które polecasz, ponieważ dużo słucham Twoich audycji i innych tego typu. Spróbowałem diety eliminacyjnej, większej podaży elektrolitów lub węgli. Aha, spróbowałem, tak. Czy odstawienia kawy, ale nic. Czy może to być jakaś hipoglikemia, czy po prostu węgloza może być dla mnie lepsza. No to jest, Kasper bardzo trudne pytanie, ponieważ ciężko mi tak na pierwszy rzut oka tak naprawdę wymyślić, co tutaj się może dziać. Oczywiście ta hipoglikemia, o której wspomniałeś na końcu, jest czymś, co mi przyszło do głowy i teraz pytanie, czy mierzyłeś sobie poziomy cukru oraz poziomy ketonów, bo teoretycznie w trakcie stosowania ketozy, jeżeli jesteśmy w stanie ketozy dość głęboko, to hipoglikemia nie powinna nas dotykać, ponieważ bazujemy na ketonach, a nie na glukozie, więc te ta glukoza nie ma za bardzo znaczenia w tym sensie, że nawet jeśli jest niska, to my tego nie odczuwamy, bo nasz organizm korzysta w tej sytuacji z ciał ketonowych. Natomiast być może jesteś osobą aktywną, być może coś tam się dzieje, przez co nie jesteś do końca w głębokim stanie ketozy, więc na pewno warto by było wykonać pomiary glukozy w tej sytuacji, kiedy się źle czujesz, oraz pomiary ketonów i być może dałoby to jakieś odpowiedzi. Bo jeżeli mam być szczery, to nic innego na ten moment nie przychodzi mi do głowy. Chociaż nie lubię takich sytuacji gdzie nie znam rozwiązania i ciężko mi stwierdzić, że węgloza jest lepsza, na pewno chętnie bym ten Twój przypadek przeanalizował bardziej i się zastanowił, co tutaj może być na rzeczy i co się dzieje, że tak, a nie inaczej się właśnie czujesz. A nawet jeśli ketoza nie jest dla Ciebie, to ważne pytanie, dlaczego? Nie? Bo to też jest pytanie, którego wolałbym w takiej sytuacji nie pozostawiać bez odpowiedzi. Pan Janusz. A witam Panie Januszu. Witam serdecznie. Pan jak zawsze jest obecny, bardzo się cieszę. Panie Mateuszu, mam takie pytanko. Jaki może być powód, że bardzo mi burczy w brzuszku po jedzeniu i to głośno? Pytanie Panie Januszu, czy to żołądek, czy to raczej jelita, czyli czy jest to kwestia tego, że dopiero co pan zjadł, jedzenie jest w żołądku i tam się zaczyna jakieś głośne burczenie? Czy może jest to kwestia? Dwóch godzin po posiłku, kiedy jedzenie jest już raczej w jelitach i tam to się dzieje. Warto było to doprecyzować, ponieważ no tutaj to może zależeć od, od wielu kwestii. Pytanie, czy też dzieje się to po każdym posiłku, czyli bez względu na to, czy ma Pan na przykład dużo warzyw, jakie rodzaje warzyw ma Pan w diecie, czy to się dzieje po każdym jednym posiłku, czy jednak jest to różnorodne, i w zależności od tego, jaki jest to posiłek, to pojawia się w innej, jakby na innym poziomie, z innym nasileniem, no to też będzie miało bardzo dużo, bardzo duże znaczenie. Także, także fajnie, jak tutaj też udałoby się Panu to doprecyzować. O, zgubiłem się. Zgubiłem się moi drodzy, dobra, bo na czacie się dużo dzieje. Glady, jak poradzić sobie ze wzdęciami, ale bez gazów? Od wielu lat mam, młody jestem, dieta Keto zbliżona do śródziemnomorskiej, uszczelnienie jelit i flora trochę pomaga, ale dalej problem. No, Glady, co bym ci polecił, to poleciłbym ci zbadać SIBO. Zba poleciłbym ci sprawdzić, czy nie masz po prostu SIBO. Problem zdrowotny dość popularny w dzisiejszych czasach. I no coś, jakby dość powszechnie występujący i jednocześnie wciąż bardzo, bardzo problematyczny. No więc to jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi w Twojej sytuacji do głowy i warto to sprawdzić zdecydowanie. No bo jeżeli to SIBO, no to właśnie nieważne, czy tam będzie kwas masłowy, czy probiotyki, czy jakieś terapie na uszczelnienie jelit, jeżeli to jest SIBO, którego się nie pozbędziesz. No to nic tutaj za bardzo nie pomoże, tak? Więc e, pierwsza rzecz, która wchodzi mi na głowy, po prostu przebadanie się pod kątem sibo. Dobra i ostatnie pytanie z karty społeczności. Potem już zostajemy na stałe na, na czacie. Barbara, cześć Mateusz, powiedz coś o suplementacji, jestem na keto już kilka miesięcy i jest wszystko ok, ale nie wiem, czy elektrolity brać cały czas, czy robić przerwę. Tak, elektrolity przyjmujemy cały czas, szczególnie Magnez. Magnes jest bardzo niedoborowy i zasadniczo Magnes powinien moim zdaniem przyjmować wszystkie osoby bez względu na to, czy są na keto, czy nie są na keto. Eee, to zdecydowanie jak najbardziej. Magnes można przyjmować na stałe. Jeżeli chodzi o, e, o potas, to raczej też, chociaż z czasem zapotrzebowanie na niego powinno się troszeczkę zmniejszać. Czy olej MCT przyjmować na stałe? No zależy od kontekstu, tak? Bo ja olej MCT lubię w kontekście funkcji mentalnych, w kontekście aktywności fizycznej bardzo dobrze się sprawdza, pomaga też przy redukcji. Ale jeśli ktoś akurat nie potrzebuje, to też nie jest konieczne. Witaminy D3 w Polsce przyjmujemy raczej na stałe. Poza może sezonem wakacyjnym, kwasy tłuszczowe omega-3 też, bez względu na to, jaką dietę stosujemy, raczej przyjmujemy na stałe. No, że, no chyba że ktoś ma wyjątkowo dużo ryb w swojej diecie, to, to super. Wiesława, Panie Mateuszu, złamałam dietę po czterech miesiącach białym chlebem i drzemem. Koszmarnie boli mnie brzuch, wątroba. Jak sobie pomóc? Już tego nie zrobię. No teraz nie mam wątpliwości, że Pani już tego nie zrobi, Pani Wiesławo. Jak sobie pomóc? Fajnie jakby miała Pani enzymy trawienne w domu. To bardzo pomaga. Ja osobiście mam w, swoim, w swojej takiej domowej apteczce, czy swojej domowej półeczce na suplementy zawsze enzymy trawienne, które sobie kupuję i one są dla mnie właśnie wtedy, kiedy z jakiegoś powodu... Planuję złamać dietę, czy złamie dietę, czy zjem coś, co mi nie do końca posłużyło. Enzymy trawienne potrafią w takiej sytuacji bardzo pomóc i bardzo nas uratować. No także Pani Wiesławo, jeśli Pani nie ma enzymów trawiennych, no to rumianek, e, mięta, krople żołądkowe, wszystko co może wspomóc trawienie i wspomóc układ, układ pokarmowy będzie jak najbardziej wskazane i pomocne. Pasieka Enzo. Czy są jakieś badania na temat nerwicy lękowej? Czy ketoza, a właściwie ketony, mogą zniwelować objawy z tego, co wiemy? Dużo też na te stany mają zaburzenia hormonalne, a wiem, że te też ketoza reguluje. Super pytanie, super pytanie. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że dużo nowych rzeczy dowiedziałem się pisząc w książce Stopień do ketozy, rozdział o właśnie kwestiach depresji. E, zaburzeń nastroju czy innych problemów mentalnych i diety ketogenicznej, e, przeczesałem mnóstwo badań naukowych w tym kontekście no i wyszły bardzo ciekawe rzeczy, bo e, to, co wiedziałem od dawna i co jest w sumie najważniejsze w kontekście tego pytania, które ty zadałeś lub zadałaś, bo nikt, pasieka, enzo nie, nie mówi mi, e, kto to do pytanie, to, że w trakcie stosowania diety kategonicznej wzrasta nam ilość neuroprzekaźnika GABA, dzięki czemu mamy mniej problemów z nastrojem, łagodząc się de objawy depresyjne, ale też objawem, łagodzą się stany lękowe. Bo jaki jest najpopularniejszy lek przepisywany, przynajmniej w Ameryce, na stany lękowe? Benzodiazepiny. Benzodiazepiny w jaki sposób działają? No, właśnie działają na receptory GABA, więc. Ketoza oczywiście nie działa jak benzodiazepiny, nie róbmy sobie żartów, ale mechanizm działania jest podobny i badania naukowe to jasno potwierdzają. Więc to jest jeden mechanizm, o którym tam mówiłem w książce. Drugi mechanizm, podzielę się z wami, to jest to, że na badaniach mózgu u wielu osób z depresją lub innymi zaburzeniami e, sfery mentalnej zauważono zaburzony przepływ glukozy przez niektóre części mózgu. Co jest fascynujące, bo. Tak jak dzisiaj leczy się te choroby, raczej traktuje się jako stricte sferę psychiczną, to tutaj mamy taki jasny przykład na to, że dosłownie fizycznie może być zaburzony przepływ glukozy przez niektóre ważne miejsca ośrodki w mózgu i znowu w tych sytuacjach zastosowanie diety ketogenicznej przynosiło dobre rezultaty, bo tak jak w przypadku migren, gdzie u wielu osób jest zaburzony też przepływ glukozy do mózgu. Przepływ ketonów jest prawidłowy i to pomaga, więc jak najbardziej, raz, że kwestia hormonów tutaj pod kątem estradiolu, prolaktyny, testosteronu, co też ma ogromne znaczenie w kontekście zaburzeń lękowych czy depresyjnych, ale dwa, sfera samego mózgu i też neuroprzekaźników, więc tutaj faktycznie dieta ketogeniczna potrafi działać według badań naukowych niesamowicie, no i też mam doświadczenia z niektórymi pacjentami, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. No i przypominam, jak ktoś jeszcze nie zamówił, bo takich rozdziałów jak ten o depresji, takich informacji jest dużo więcej. ketozy.pl, odliczanie do końca przedsprzedaży trwa. Jeszcze tylko 2,5 godziny, także, także zachęcam, zachęcam. A każdemu z 700 osób, które już zamówiły ukłony, ukłony po prostu dla Was, bo mm, to wiele dla mnie znaczy i bardzo Wam za to dziękuję. Dobra, lecimy dalej, bo się rozkręciłem troszeczkę. Co dalej? Bardzo dziękuję za odpowiedź. Nie ma sprawy. Dziękuję również. Agnieszka pisze, że książka kupiona. Dzięki Agnieszka Tomek. Dzięki Mateusz, jak zawsze, odpowiedź wyczerpująca. Dzięki Tomku za obecność. Powodzenia na piłeczce. Mam nadzieję, że tam jakieś bramki wpadną. Co z produktami słodnymi, mali malitolem? Mal malitolem chyba już. A nie wiem, kto się mówi, bo nie używam. Szczerze powiedziawszy, nie jestem zbyt wielkim fanem. Eee, właściwie nie jestem wielkim fanem żadnych słodzików poza erytrolem. Z tego względu, że o erytrolu wiemy na tyle dużo, że. Eee, on nam służy w miarę, albo przynajmniej nie szkodzi. Natomiast z innymi słodzikami jest tak, że mamy trochę badań naukowych o tym, że są OK. Mamy potem trochę badań naukowych, że są nie OK. W sumie ciężko to potwierdzić, a w sytuacjach, w których nie do końca wiemy, jaka jest prawda, lepiej po prostu unikać tych kontrowersji, więc ja jednak polecałbym unikać. Czy spotkał się Pan z przypadkiem kamicy ślinianek na dziecie keto? Mnie spotyka już drugi raz. Wow, no bardzo ciekawy temat i przyznam, że się z tym jeszcze nie spotkałem, także e, chętnie poczytam więcej. Gdybyś mógł tutaj w komentarzu napisać więcej na ten temat, to, e, to chętnie chętnie się odniosę, bo przyznam, że temat dla mnie nowy, przyznam, że temat dla mnie nowy, także chętnie się e, chętnie go pogłębię, chętnie go pogłębię. Jak rozwijasz swoją duchowość? Pamiętam, że wspomniałeś, że rozwój duchowy wpływa na twoje zadowolenie z życia. Oj tak, Waldemar, ty to teraz rzuciłeś. Otworzyłeś puszkę Pandory. Nie wiem, czy, czy warto żebym zaczynał. Eee, ale zacznę, ale zacznę. Mam paru mentorów, których słucham na bieżąco. Każdy dzień rozpoczynam na pewno od medytacji. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ mam prostą obserwację. Jeżeli dzień rozpoczynam od medytacji oraz porannego dziennika, jest to banalna sprawa, ale jest to dziennik trochę jak pamiętnik nastolatki, gdzie każdego dnia rano przelewam moje myśli na papier, dzięki czemu one się porządkują. To mam bardzo prostą obserwację. Prowadzę poranny dziennik oraz medytację regularnie, nie ma mowy o stanach lękowych. Przestaje prowadzić poranną medytację oraz dziennik, i jakieś stany lękowe się pojawiają, co jest niezwykle ciekawą obserwacją i sprawia, że mam ogromną motywację, by to dalej prowadzić. No i teraz, jeżeli chodzi o ten rozwój duchowy, to oczywiście zależy, czym dla kogo jest duchowość. Ja bardzo wiele czytam i praktykuję tego. Jak rozwijać się jako człowiek? Bo dla mnie rozwój duchowy polega na tym, że uważam, iż człowiek jest stworzony jako istota wyższa w pewnym sensie i jego obowiązkiem jest dążenie do tego, żeby ten swój potencjał w pełni zrealizować. Zresztą bardzo podoba mi się z koncepcji katolickiej to, że jesteśmy stworzeni przez Boga na Jego podobieństwo i trochę mi smutno, że katolicyzm tak słabo wykorzystuje tę koncepcję, bo jeżeli jesteśmy stworzeni przez Boga na Jego podobieństwo, to wypada to wykorzystać i jak najbardziej spróbować zbliżyć się do tego ideału, ponieważ jeśli zostaliśmy tak faktycznie stworzeni, to, to mamy w sobie ten potencjał, ten pierwiastek boski, nie? i każdy z nas powinien, moim zdaniem, go realizować. Więc dla mnie, właśnie tworzenie, próba zrealizowania tego mojego, mojego własnego potencjału i, i sięgnięcie jak najdalej jako jednostka, jak to tylko możliwe, w moim przypadku, jest czymś, co jest dla mnie takim właśnie rozwojem duchowym. Waldemar. Bardzo fajne pytanie, mam nadzieję, że z czasem, z czasem będzie się na tym kanale pojawiało coraz więcej właśnie tematów związanych z takimi sferami. Między innymi dlatego zacząłem szkołę trenera mentalnego, bo też psychologia od zawsze jest moją pasją, takim, taką rzeczą, która no, była ze mną tak naprawdę od początku i, i od zawsze. Nawet wcześniej niż dietetyka. Także teraz też w tym kierunku mocno się rozwijam, bo zauważam, pracując z pacjentami, że to czasami pomaga bardziej niż kwestie dietetyczne. No, ale wracamy do dietetyki. Wracamy do dietetyki. Czy na późniejszym etapie diety trzeba ją modyfikować? Na początku miałem bardzo dużo energii, a teraz czasami pojawiają się lekkie spadki formy. Czego to może być kwestia? No pewnie, że trzeba, że trzeba korygować. Dużo o tym mówię jakby. Model adaptacyjny, model klasyczny jest stworzony do adaptacji lub do walki z padaczką lekkooporną. Później robimy duże zmiany, szczególnie osoby aktywne, osoby, które chcą tą dietę kategoriczną optymalizować na długi czas. No tutaj potrzebne są duże zmiany. E, także jak najbardziej należy należy je wprowadzać na bieżąco i. Jedną z takich najprostszych zmian jest zwiększenie podaży białka. Tak. Strasznie dużo o tym e, piszę w książce, czym różni się wersja. Wstępna ketozy od wersji długoterminowej, także tutaj joks 1 zachęcam cię. Link pytań do ketozy.pl jest tutaj podpięty też na czacie. Polecam, polecam. Czy to prawda, że czarna kawa z cytryną wspomaga chudnięcie. Nie wiem, czy czarna kawa z cytryną wspomaga chudnięcie, ale na pewno czarna kawa wspomaga chudnięcie sama z siebie. Z tego prostego względu, że ma kofeinę, a kofeina jest podstawowym składnikiem wszystkich, praktycznie popularnych spalaczy tłuszczu. Także, no, tak to wygląda. Także sama kawa wystarczy. Nie, nie trzeba tam dawać cytryny. Cytryna raczej nie ma żadnych spektakularnych działań, jeżeli chodzi o odchudzanie. Czy keto pomoże na trądzik u nastolatka? Może pomóc. Nie zawsze, ale to też jest jeden z rozdziałów w książce. Opisuje tam właśnie, co mówią badania naukowe na ten temat. I badania naukowe są raczej optymistyczne. Optymistyczne w tym kontekście. Magda pisze, że potrzebuje wskazówek, jak dostosować dietę keto do śródziemnomorskiej. Magda, no ci do bardzo dobrą wiadomość. U nas na sklepie Ketocentrum, jak wpiszesz sobie ketocentrum.com, to możesz zamówić po prostu dietę śródziemnomorską. Mamy gotowe diety ketogeniczne śródziemnomorskie, coś idealnego dla Ciebie. Także wejdź sobie na ketocentrum.com i znajdź dietę śródziemnomorską, ketogeniczną, albo napisz po prostu na biuro ketocentrum.com, i tam już ci Magda, moja stędka, podpowie, co zrobić. No i myślę, że taka dieta będzie dla ciebie idealna, bardzo ci pomoże. Trufel. Co myślisz o poście? Co ile robić i ile czasu? Czy jest. Oj to muszę odmówić odpowiedzi na to pytanie, bo ono jest tak złożone, że ja bym mógł na niego zrobić, w odpowiedzi na to pytanie mógłbym zrobić osobny godzinny wykład, tak, z prezentacją i w ogóle, bo to jest tak złożony temat. Na temat postu chyba jest w książce trzy rozdziały właśnie umawiające różne rodzaje, zarówno okna żywieniowe, jak i post całkowity, zagrożenia i pozytywy z tego płynące, więc naprawdę jest temat na osobny wykład, czy, czy na rozdziały w książce i Tutaj już dzisiaj dużo pracowałem z pacjentami też, więc naprawdę trufel sorry, ale nie czuję się na siłach, żeby taki wykład tutaj solidny po prostu zrobić. Kacper, dzięki wielkie, postaram się dokonać dokładnych pomiarów. Super Kacper, daj znać jak poszło. Czuję spadek energii na keto, jestem już 9 miesięcy. No to na przykład może podaż białka jest za niska, albo zaczęłaś zaniedbywać elektrolyty. Dużo się może tutaj wydarzyć. Także jakby mogą być różne powody, na pewno sama ketoza nie jest tego powodem, bo jestem już 5 lat i nie mam tych spadków. Ale może na przykład przyda się u ciebie jakaś rotacja węglowodanowa, tak? Może trzeba włączyć aktywność fizyczną, albo tej aktywności jest za dużo. No różne rzeczy się dzieją i naprawdę można o tym rozmawiać godzinami. Czyli, trzeba, moi drodzy, trzeba być w tych pytaniach precyzyjniejszym. Jędrzej, chyba. Jędrzej. Trening o 7 rano. Kiedy jeść najwięcej węgli? Lepiej się czuję, gdy je zjadam. Śniadanie po treningu czy wieczorami? Bo węgle jem do 100 gramów co 2-3 dni. Obecnie na późniejszy posiłek 10 miesięcy keto. W sumie, Jędrzeju, to zależy, czy zależy Ci na przykład na tym, żeby zmaksymalizować performance treningowy, czy zależy Ci na tym, żeby na przykład budować siłę czy masę mięśniową, bo w zależności od kontekstu wybrałbym inną porę. Sensownie brzmi mi, jeżeli trenujesz na czczo, to sensowniej brzmi mi raczej spożywanie tych węglowodanów do kolacji e, dzień przed... Tym treningiem naczczo, chyba, że celem jest budowa masy mięśniowej, to prawdopodobnie wybrałbym spożywanie tych węglowanów po treningu. I może też na treningu. Basia, w jaki sposób i ile oleju MCT spożywamy przy redukcji? Jaki olej MCT jest najlepszy? Dlaczego olej MCT jest polecany? Ojeju, znowu dużo pytań. I, i znów olej MCT. I to dosłownie jest materiał na wykład i na rozdział książki, bo też jest taki rozdział w książce. I wykład też taki jest, bo w Skutecznej Ketoredukcji, w kursie, który miał już trzy edycje, też jest chyba kilkudziesięciominutowy rozdział o MCT. Bo on ma takie właściwości, właśnie ciekawe w kontekście redukcji. Więc ogólnie warto MCT z tego prostego względu, że badania naukowe pokazują, że jak wzięto dwie grupy, które stosowały dietę low carb i redukcję. Jedna grupa spożywała 20 gramów oliwy z oliwek dodatkowo, a druga grupa dodatkowo spożywała zamiast tej oliwy olej MCT. To ta grupa, która zamiast oliwy spożywała olej MCT, schudła prawie dwa razy więcej w ciągu 8 tygodni. I to powinno powinna zamykać dyskusję na temat tego, czy olej MCT jest przydatny na redukcji. Małgorzata Witaj Mateuszu. Chciałam się dopytać, jak mogę przytyć na keto bez efektu jojo, czyli bez efektu chyba schudnięcia w tym przypadku. Jestem na keto od roku i na IF mam 59 lat, 162 cm wzrostu i waży 48 kg. Przyznam, że się sobie nie podobam. Teraz, ma, teraz dużo spaceruję. Małgosiu, yy... Mimo, mimo tego, że większość osób będzie powiedziała, że w tym wieku już trenować siłowo nie wypada, to ja jestem jak najbardziej za tym, żeby jednak to robić. Może być to nawet trening z ciężarem własnego ciała, jakiś bardzo lekki na początek, ale w kontekście modelowania sylwetki, trening taki siłowy, trening, w którym te mięśnie angażujemy do jakiegoś wysiłku siłowego, jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, który daje najlepsze efekty. Więc to by było super. No, i oczywiście musisz jeść dużo. Jak jesteś na keto, to jest dużo białka. Nawet 2 gramy białka na kilogram masy ciała, a ty masz taką masę ciała, że możesz jeść 2,5 grama białka na kilogram masy ciała. I to też będzie sprzyjało właśnie kształtowaniu sylwetki oraz zwiększeniu masy ciała. Także takie bym tutaj dla Ciebie porady dał na szybko. No tak, tutaj ktoś pisze, że cytrynian magnezu nie jest zbyt smaczny, ale to nie pij cytrynianu w proszku, tylko kup sobie kapsułki z cytrynianem magnezu i masz po problemie. A poza cytrynianem dwie formy, które są jeszcze bardzo dobrze wchłanialne to glicynian magnezu oraz jabłczan magnezu. Panie Januszu, niech Pan sobie spróbuje przed posiłkiem, tak 15 minut, wypić yy, wodę, puszczanki wody i sok z połówki cytryny. I dać znać, czy będzie lepiej z tym trawieniem i burczeniem w brzuchu. Joks, czy keto wpływa na efektywność przyjmowania znieczulenia, np. przy wizycie dentystycznej? Mam wrażenie, że znieczulenie działa słabiej i trzeba go więcej. Przyznam, że nie widziałem żadnych badań naukowych na ten temat, chociaż i, biorąc pod uwagę kontekst tego, jak działa alkohol, i że dużo osób ma właśnie po alkoholu dużo szybciej odcięcie i dużo szybciej ten alkohol na nich działa, no to powiedziałbym, że jednak nie. Także też ciężko mi wskazać jakikolwiek mechanizm, który miałby stać za tym, że to znieczulenie działa na nas słabiej. Gdzie można kupić takie okulary? pyta Tomasa. To są okulary marki iShield, polska marka, bardzo polecam. Na stronie ishield.com można takie okularki kupić, także serdecznie zachęcam. Bardzo lubię, używam, blokuję światło niebieskie i polecam ogólnie temat blokowania, blokowania światło światła niebieskiego, bo bardzo to, bardzo to pomaga w zdrowiu. Pasieka Enzo, dzięki. Wielkie, to będę, będę pamiętał, bo już parę Twoich komentarzy pod moimi filmami widziałem, to będę pamiętał, że rodzaj męski. Pozdrawiam serdecznie, i w takim razie, też w kontekście tych stanów lękowych, jak tam wygląda Twój poziom prolaktyny, progesteronu i testosteronu? To będzie miało też duże znaczenie, tak? Więc jeżeli nie badałeś tych trzech hormonów, to koniecznie je sprawdź, bo to będzie miało ogromne znaczenie. No i trening mentalny znowu, nie? Bo tak jak powiedziałem wcześniej, u mnie sprawy stanów lękowych zostały załatwione właśnie bardziej kwestiami treningu mentalnego, a nie kwestiami. Gdzieś tam suplementacji. To oczywiście mi bardzo pomogło, ale ostatecznie doprowadziłem się do porządku właśnie treningiem mentalnym, i, i też bardzo mnie to jara i cieszę się, że będę mógł pomagać ludziom już na każdej możliwej płaszczyźnie optymalizować to zdrowie i życie. Eryk pyta o sporty długodystansowe. Eryku, jest taki film na moim kanale, gdzie właśnie jest vlog w sumie z mojego pierwszego pomaratonu na Keto. Nie, drugiego drugiego już po na Keto i tutaj też parę osób pisało. I w książce jest też rozdział na ten temat. Także zachęcam cię do zamówienia książki, stopniań do ketozy, bo jeszcze tylko przez 2 godziny i 20 minut jest możliwość zamawiania książki. I tam jest rozdział obszerny poświęcony temu, jak dobrze stosować ketozę i jak ją wykorzystać, żeby osiągać zajebiste rezultaty. Także, także polecam. Czy u osoby z nowotworem mózgu dieta keto nie będzie wyniszczająca dla organizmu razem z przyjmowaniem chemioterapii? Raczej nie będzie, oczywiście zależy to od typu nowotworu, ale w badaniach naukowych, to w sumie jest rozdział 100 w książce, właśnie poświęciłem go nowotworom i ketozie, W zależności od tego, o jakim nowotworze mówimy i, i nowotworze, który powstał w jakim miejscu, różne są wyniki tego, jak dieta ketogeniczna wpływa na taką chorobę nowotworową. Ale właśnie w przypadku chorób nowotworowych mózgu mamy najbardziej optymistyczne rezultaty, które pokazują, że naprawdę to może działać niesamowicie i bardzo pomagać. I co ważne, ketoza też działa świetnie jako adjuvant, czyli dodatek do standardowych terapii, zmniejszając negatywne skutki, chociażby chemio- czy radioterapii. Także NMN zdecydowanie, zdecydowanie tutaj nie ma się o czym, jakby czego martwić, czego martwić. Dobra. Skubiłem się. Ania, czy zdarzać się zjeść jakąś czekoladę? W końcu jakieś luźne pytanie, kurde. Może ja powinienem robić takie QA, to bym się mniej wysilał. E, jadam czekoladę na bieżąco. E, ostatnio jest to czekolada z Aldiego 85%, lub wcześniej była to czekolada Wawel 90%. E, więc to są dwie czekolady, które jadam. Mniejszej niż e, 85% nie zjadam, bo się brzydze i jest dla mnie za słodka. Także minimum procentowe to jest 85%, ale bardzo lubię czekoladę. Bardzo lubię gorzką czekoladę uwielbiam. Pyszna sprawa. E, czy prowadziłem pacjentów z nowotworami mózgu? Z nowotworami mózgu. Nie, ja nie prowadziłem Karolina, chyba prowadziła jedną osobę. Prowadziliśmy pacjentów z innymi chorobami nowotworowymi na pewno, ale chyba z nowotworami mózgu, z nowotworem mózgu żadnego pacjenta w naszej ketocentrum jeszcze nie było. Tak mi się wydaje, żeby być szerym. Natomiast ogólnie, jak najbardziej, nieważne czy z nami, czy samodzielnie. W przypadku tego konkretnego typu nowotworu, warto ten temat diety ketogonicznej dość szybko poruszyć i jakby zgłębić i prawdopodobnie zaimplementować, bo no tutaj badania naukowe, w tym konkretnie kontekście, są bezwzględne i w ogóle, jeżeli jakby, bo wiadomo, że nie jest tak, że dieta ketogoniczna leczy nowotwory. nie? To tak absolutnie nie jest. Jak ktoś tak mówi, to go od razu trzeba posłać z daleka i nie słuchać takiej osoby. Ale jeżeli w którymś typie nowotworów mamy taki potencjał, że w ogóle sama dieta ketogeniczna może pomóc, to jest to właśnie nowotwór, nowotwór mózgu. Walentyna, dziękuję bardzo za odpowiedź. Ja też dziękuję bardzo. Cieszę się, że trafiłem z suplementami. Pasieka Enzo mnie zachęca do przeczytania Biblii. Ja znam Biblię dosyć dobrze, bo ja się wychowałem w katolickiej rodzinie, także... Eee, także znam e, tę księgę i uważam, że można z niej wyciągnąć wiele mądrości. Aczkolwiek ubolewam, ponieważ uważam, że dzisiaj się z niej wiele rzeczy wyciąga nie tak, jak się wyciągać powinno. I. że ta interpretacja dzisiejsza to nie jest do końca to, co tam miało być nam przekazane. O, tak bym to powiedział. Ok, teraz jakby kontynuowany jest temat kamicy ślinianek, który był wcześniej. Mati NN pisze, że kamica ślinianek to tworzenie się kamieni w kanałach ślinianek, składających się z fosforów i węglanu wapnia, ujawniając się może ujawniać się może widocznymi kamieniami, na przykład pod językiem. Przyczyna nie jest znana. No dobra, to mam pytanie tylko, czy w tym czasie stosowałeś witaminę K2? bo na przykład w przypadku niektórych chorób, chociażby takich jak sarkoidoza, gdzie też mamy do czynienia z... Mam nadzieję, że nie mylę choroby w ogóle, ale chyba nie mylę choroby. Sarkoidoza, gdzie mamy do czynienia z odkładaniem się złogu wapnia w płucach, właśnie witamina K2 może bardzo pomóc przez to, że kieruje ten wapń do odpowiednich miejsc, więc zastanawiam się, czy w Twoim przypadku... Yy, suplementacja większych dawek, dawek witaminy K2, która jest odpowiedzialna za prawidłowe lokowanie wapnia w organizmie, nie byłaby rozwiązaniem. Oczywiście nie wiem, bo tak jak sam napisałeś, etiologia tej choroby nie jest znana, więc ciężko mi dać jasną poradę, ale to jest coś, nad czym się zastanowiłem. Super Matthew, ogólnie dzięki, że poruszyłeś ten temat. Bardzo jest to dla mnie ciekawe, ja z tym nie spotkałem, ale na pewno jest to coś, co chętnie zgłębię, bo, bo jest to bardzo interesujące. Mi coś świta na temat. Jakby teraz jeszcze nie mam jasnej, jakby precyzyjnej tezy, ale coś mi tam w głowie świta taka korelacja. Zwiększona podaż tłuszczu w diecie, zwiększona produkcja witaminy D3. Być może coś na tych. Czyli, czyli zwiększona podaż w ogóle witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, przez to zwiększona produkcja wapnia, może gdzieś w tym kierunku, ale to jakaś taka luźna myśl, na pewno w najbliższym czasie się nad tym mocniej zastanowię. Czy keto może pomóc na refluks? Pewnie, że może pomóc na refluks. Bardzo często już usunięcie zbóż oraz cukrów e, pomaga i jakby załatwia sprawę. Dobra, dobra, moi drodzy Wam powiem, że jestem trochę zmęczony, ciężki ciężka kampania ta była ogólnie. Bardzo dużo się działo ostatnio, ale jeszcze dotrwamy. Jeszcze jakieś 15 minut tutaj z wami posiedzę. Przypomnę tylko, bo chyba dawno nie mówiłem. Ostatnie 2 godziny i 15 minut na zamówienie książki w przedaży stopień ketozy, mojej pierwszej książki. Każdemu z 700 osób, które do tej pory zamówiły, bardzo dziękuję. I jestem pewny, że będziecie się świetnie bawić czytając te 400 stron merytoryki o dziecie katolicznej, a każdemu, kto jeszcze nie zamówił, niech żałuje i niech się spieszy, bo naprawdę wielka szkoda przegapić taką pozycję. Dobra. Jeśli na noc Nie. Czy jeść na noc, jeśli mamy deficyt na przykład 1000 kalorii, czy lepiej odrobić kalorie na drugi dzień. Raczej zrobić kalorie na drugi dzień. Raczej tutaj taki bilans tygodniowy będzie jak najbardziej w porządku. Yy, I to będzie lepsze rozwiązanie niż nażreć się na noc i potem zaburzyć sobie rytm dobowy. To ile kostek takiej czekolady 85% można jeść codziennie? No ja jem jedną czy dwie. Zasadniczo powiedziałbym, że jeśli mieszczam się w Twój bilans węglowodanów, i nie wyrzucają cię z ketozy, to możesz jeść. Czy prowadziłeś kiedyś na keto cukrzyka typu pierwszego? Tak. Miałem dwa takie, dwie takie sytuacje w życiu podopiecznych, i u jednej osoby rezultaty były super, a nawet trzy osoby chyba miałem. Teraz jeszcze mi się kojarzy z czasów, kiedy w Iwen pracowałem, że prawdopodobnie miałem takiego pod, taką podopieczną, więc chyba. Kurczę, nie chcę skłamać, ale co najmniej dwa, prawdopodobnie trzy przypadki. I od razu znaczy, że u jednej z tych osób to nie do końca poszło yy, i tam się skończyło na diecie low carb jednak, bo tam były problemy z różnych przyczyn. Jakby żałuję, że to nie do końca wyszło i potężam, że to mogło wyjść długoterminowo, ale niestety wtedy nie wyszło. Więc u jednej osoby się to skończyło jednak na diecie low carb i ta dieta keto nie poszła jakoś tak z sukcesem, ta adaptacja nie, nie poszła do końca. Ale u dwóch osób było rewelacyjnie, więc... Yy... Więc tak, raczej raczej tutaj to jest ciekawy temat i, i warto. Ok, Okej, okay. okej. odporność Hashimoto endometrioza. Czy prowadziłeś osoby z takim bagażem? Eee, jestem niemal pewny, że prowadziłem osoby, które miały dwa z trzech eee, i to w różnych kombinacjach. Bo insulinoporność i Hashimoto to jest taki klasyk. Insulinoporność i endometrioza to też jest dosyć częste połączenie. Ale czy prowadziłem osobę, która miała takie trzy problemy zdrowotne, Marta, to powiem ci szczerze, że nie wiem. Nie jestem pewny. Chyba nie. Natomiast tak, z każdym z tych przypadków pojedynczo, czy nawet w parach się spotykałem już. No i insulinoporność i Hashimoto przy Keto super. Endometrioza, tak w tym sensie, że. Ciężko przewidzieć, czego się spodziewać, bo jak wiadomo, na endometriozę nie do końca mamy etiologię tej choroby. Na pewno dieta powinna być przeciwzapalna, ale nie jest jasne, czy jak dużo możemy zrobić, nie? Za pomocą tej diety. Justyna. Choruje na padaczkę, mój lekarz nie ufa tej diecie. Ja słyszałam, że ona pomaga przy tej chorobie. No pewnie Justyna, że pomaga. Kurcze, to, to jest właściwie. Powód, dla którego jednak katolicka została stworzona te 100 lat temu, i jak najbardziej, i proponowałbym ci po prostu zmienić lekarza na jakiegoś kompetentnego najlepiej, bo tacy niekompetentni lekarze to mnie już zaczynają wkurzać, powiem szczerze, bo im częściej, jakby im mam więcej pacjentów, im częściej się spotykam z tymi historiami, gdzie lekarze zamiast pomagać to gadają jakieś bzdury i tylko szkodzą ludziom, to no już ty na polecam zmienić lekarza po prostu. Polecam zmienić lekarza na jakiegoś najlepiej. Takiego, co e, otwierał w ciągu ostatnich 30 lat jakąś książkę taką. To też by było dobrze. Magda, trening mentalny e, opracowany przez myself, przez samą siebie, jak rozumiem, zlikwidował mi 80% stanów lękowych w niespełna rok. No to witam w klubie Magda, piątka i oby tak dalej. Adrian pyta, czy ketoza na z 15-20 gramów węgli na stałe przez okres ponad roku jest zdrowa dla organizmu. Adrian, odsyłam Cię do niedawnego podcastu z Emilią Cesarek, znajdziesz go na moim kanale. Tam gadaliśmy m.in. o diecie Carnivor, więc myślę, że ten podcast ponadgodzinny w pełni zaspokoi Twoją ciekawość w tym kontekście. O, tu jest ważne pytanie. Uwaga. Co jeżeli okno żywieniowe zamyka mi się o 18, a po treningu o 20 czuję głód? Wtedy jem i czy to ok? Tak, właśnie. To jest ważne. Czekajcie, muszę wziąć łyka wody, bo mi coś... Tak to jest, jak się tyle gada. Jeżeli macie nawet okna żywieniowe, to mnie to nie interesują wasze okna żywieniowe i po treningu zawsze trzeba zjeść. Jakby trzymajcie sobie te okna żywieniowe, jak chcecie w dni bez treningu, albo w dni, kiedy nie macie treningu wieczorem, ale jeżeli macie trening wieczorem, to po treningu macie zjeść koniec, kropka. Tego dnia olewamy okno żywieniowe. To jest bardzo ważne, bo możecie narobić sobie mnóstwo szkody, jeżeli nie będziecie jeli po treningu. To jest ważny temat. Dziękuję, dziękuję. Do, do tej tutaj e, on się ucieje, dzieje z tymi cukrami? Czemu one są na keto takie wyższe ostatnio? Coś z insuliną jest nie tak. Coś tam ciężko przydawkować, tą insulinę. Może podaż węglowodanów w pojedynczych posiłkach jest za duża. Ciężki temat, ciężki temat. Kolejne pytanie o rozwój duchowy, chętnie odpowiem. Jco, czy będąc na ketozie zaobserwowałeś wzrost świadomości otaczający otaczającym nas świecie i czy popra poprawił ci się rozwój duchowy? To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo ketoza na bank łączy się z rozwojem duchowym, słuchajcie. Nie zliczę, jak dużo osób. Które obserwują mój kanał, spotykałem też na innych kanałach, które obserwuję na przykład o rozwoju duchowym, chociażby takich jak Rafał e podcast Rafała Mazura. I nagle się okazuje, że to się bardzo łączy. I chodzi o to, że jak ktoś był na tyle ciekaw świata, że dokopał się do ketozy, która jest takim, wiecie, zakałą rodziny, druga najgorsza dieta świata według niektórych śmiesznych rankingów. Jeśli ktoś się do tego tematu dokopał i dokopał się do tego, że to wcale nie jest takie złe, tylko dobre, i zaczął stosować. To, to już dla mnie jest pewnik, że ta osoba ma ogromny potencjał do szukania dziury w całym, do szukania odpowiedzi na różne pytania nurtujące, ważne, co automatycznie przekłada się na to, że taka osoba będzie prawdopodobnie bardzo e, też otwartą osobą w kontekście poszukiwania odpowiedzi w sferze duchowej. I faktycznie zauważam to, że w ogóle ludzie, którzy interesują się ketozą, są osobami bardziej otwartymi na takie sprawy duchowe i na rozwój duchowy, co jest taką fascy fascynującą obserwacją. I tak, i, i ja sam to u siebie zauważyłem, bo jakby dzięki ketozie, dzięki temu, że nagle jedzenie przestało być taką dużą wartością, nagle człowiek nie ma potrzeby jedzenia, co chwilę nie myśli o tym jedzeniu, potrafi w ogóle nie jeść, to jedzenie odeszło i to, to, to też pozwala złapać taką perspektywę i spojrzeć inaczej na to życie i na różne wartości. Więc tak, na pewno ketoza miała duży wpływ na, na mój rozwój duchowy i bardzo polecam w tym kontekście. Książka zamówiona. Dzięki Basia, miłego czytania. Już niedługo wysyłamy 10 grudnia. Od 10 grudnia zaczynamy wysyłkę z autografami, także no bo to ważne, że e, za te 2 godziny i 6 minut nie tylko jakby zamykamy sprzedaż i przez miesiąc około nie będzie dostępu do książki. Z tego względu, że musimy książkę do wszystkich wysłać, muszę złożyć 700 ponad autografów, e, muszę wszystko zapakować ręcznie i wysłać. Także na około miesiąc będzie wstrzymany Wstrzymana możliwość zamówień, a później nawet jak zostaną zamówienia wznowione, no to już bez autografów moi drodzy. Także jeżeli ktoś chce mieć jeszcze książeczkę z podpisem, taki unikalny egzemplarz to ostatnie 2 godziny i 5 minut na zamówienie. A wszystkim, którzy już zamówili, jeszcze raz bardzo dziękuję. A jaki masz procentowy udział MCT w puli tłuszczy dziennych? Teraz mam bardzo mały, bo teraz yy, nie jestem na redukcji żadnej i tak naprawdę stosuję jakieś 10-15 gramów MCT, a podaż tłuszczów mam dużo, dużo większą ale jak byłem na redukcji, to nawet 30% kwasów tłuszczowych na dzień potrafi obchodzić z MCT. Łukasz Jura. Mam takie pytanie, to jest super pytanie, słuchajcie, bo to znowu zahacza o rozwój duchowy trochę, o takich moich e, niektórych mentorów e, z rozwoju duchowego, jak chociażby David Goggins, e, czy Joko Winning, Joko Winning. Bo Łukasz pyta, mam takie pytanie: Jestem żołnierzem i nie mogę zawsze kontrolować swojej diety. No i zajebiście, Łukasz, słuchaj, to tym bardziej to jest dla ciebie. Z tego prostego względu, że właśnie Joko o tym mówił, że on stara się jeść mało. Niektórzy też jego znajomi starają się jeść tylko jeden posiłek dziennie. Z jakiego powodu? No właśnie mówił o tym jeden z gdzieś tam wysoko postawionych generałów, czy żołnierzy, że wkurza go, kiedy widzi swoich kolegów, którzy potrzebują co dwie godziny wypić szejka białkowego albo zjeść batona proteinowego, bo się trzęsą i są zdenerwowani, a on po to je jeden posiłek dziennie, czy po to jest na diecie low carb, po to regularnie pości, żeby mieć tą kontrolę, że nawet jak się znajdzie w czarnej, za przeproszeniem, D, to będzie mógł sobie poradzić, nie? Także dla żołnierzy ketoza jest super. Ketoza jest super, bo pozwala Ci mieć tą pełną kontrolę. I tak, Łukasz, jest sens w takiej sytuacji, kiedy raz na jakiś czas jesteś zmuszony wyjść z keto, to i tak uważam, że będzie dla Ciebie dobre wchodzenie w keto, kiedy możesz. Magda Olszewska, ale co jest w tej książce? Magda, to jest 400 stron niemal, bo 390 około e, rzeczy o ketozie. Od podstaw do tematów bardzo zaawansowanych i to każdej osobie, nieważne na jakim jest poziomie, pozwoli albo Mega skutecznie zacząć dietę ketogeniczną, albo wejść na wyższy poziom z dietą ketogeniczną. Jak wejdziesz sobie na tą stronę, która jest tutaj podana, 100 pytań do ketozy, to masz tam cały spis treści i możesz zobaczyć, na jakie pytania, na jakie 100 pytań odpowiadam w tej książce, i zobaczysz, jak to są interesujące tematy i czego możesz se, się z tej książki dowiedzieć. Także wejdź sobie na stronę 100 pytań do ketozy, sprawdź spis treści, a potem polecam zamówić, bo to jest naprawdę encyklopedia wiedzy o Keto która pomoże każdej osobie stawać się lepszym zawodnikiem. Fiona, cześć, staram się być na keto od 3 października. Ostatnio mam problemy ze snem, budzę się o 3 nad ranem i już nie mogę zasnąć. Czy to przejściowe? Wcześniej zasypiałam noc bez budzenia się do 9 przez 9 godzin. Magnes? Jeśli nie suplementujesz, to suplementuj dużo magnezu. 2, to może być kwestia e, kortyzolu, ponieważ w adaptacji, jeżeli jeszcze nie jesteś zaadaptowany, zaadaptowana, fiona zaadaptowana, e, to ten okres jest dla organizmu stresem i może być podniesiony kortyzol w organizmie i on Cię może wybudzać. Więc, być może adaptogeny, być może olejek CBD, być, być może inne rzeczy, które pomogą ci ten kortyzol zbić. No ale właśnie niedobór witamin z grupy B czy magnezu będzie też powodował nadmierny wzrost kortyzolu. Lepiej, jest jajka na twardo czy na miękko. Płynne żółtko raczej będzie lepsze niż e, ścięte żółtko. Czy wzrost cukru z 80 na 100, odkąd jestem na ketozie, jest normalną sprawą? Raczej nie jest. Na ketozie ten cukier powinien iść w dół, więc ciężko stwierdzić Krzysztof. Warto by było poszukać przyczyn takiego wzrostu cukru. Na czym polega trening mentalny? Dorota pyta. Trening mentalny to takie połączenie psychologii, psychologii sportowej oraz tak zwanego coachingu, czyli czerpanie z tych wszystkich dzień tego co najlepsze, trochę grzebania w przeszłości, ale skupienie się na tym, co jest tu i teraz, i. Staranie się pomóc danej osobie osiągnąć pełni jej możliwości. Nie? I pomóc jej się w tym rozwinąć. Czyli jest to bardzo dobre w kontekście różnego rodzaju dzisiejszych stanów lękowych, stanów depresyjnych, zagubienia w rzeczywistości, braku posiadania celów życia, poczuciu niespełnienia w życiu. No to wszystko właśnie jest czymś, co się nadaje pod trening mentalny, bo pomaga się takiej osobie zbudować siebie. Nie lubię tego powiedzenia odnaleźcie, bo raczej właśnie sądzę, że powinno się siebie stworzyć, zbudować i iść przez to życie jak taran, a nie jak taki skulony, zgarbiony, nieszczęśliwy, malutki człowieczek. Dobra moi drodzy, chyba, chyba to będzie tyle, bo już yy, mi głos siada. Widzę też, że mniej więcej z pytaniami się ogarnąłem, także super. Dzięki wielkie, że byliście. Tak, Dorota, prowadzę już treningi mentalne, e, także napisz na biuromałpa.ketocentrum.com i będziemy przekazać wtedy więcej szczegółów, bo tak, prowadzę już treningi mentalne, także pewnie możemy sobie chwilę o tym e, pogadać i zobaczyć, czy to dla Ciebie. Dobra, moi drodzy, mamy godzinę, także będziemy powoli kończyć. Super, dzięki wielkie, że byliście ze mną. Przypominam, że jeszcze przez. tu, tu, nie, tu, tu. Jeszcze przez dwie godziny niecałe możecie zamówić książkę. Także polecam zamawiać. 100 pytań do ketozy. Bardzo dobra książka. Myślę, że Wam. E... bardzo pomoże się rozwinąć. Chętnie podpiszę je dla wszystkich, którzy już zamówili dzięki, i z przyjemnością do Was ją nadam. Także trzymajcie się. Na stronie 100% pytań do ketozy możecie sprawdzić spis treści oraz pobrać trzy darmowe rozdziały. Więc jeżeli ktoś się jeszcze waha, to, to też sobie sprawdźcie. Trzymajcie się. Cześć moi drodzy. Miłego wieczoru. I do zobaczenia za jakiś czas. Hej.